po długiej przerwie witam Państwa w imieniu Best Sports Vacations. Jak zwykle jesteśmy na pięknej, słonecznej Florydzie. Tym razem nie w Military Tennis Academy, tylko na turnieju ITF w Clearwater, Florida. Magda Linette właśnie wygrała swój mecz, pierwsza runda kwalifikacji. Idziemy na kort, gdzie rozgrzewają się Marta Domachowska i Paula Kania. Dalszy ciąg Clearwater ITF, 25 tysięcy. Przed naszą kamerą tutaj Marta Domachowska rozgrzewa się przed swoim meczem pierwszej rundy kwalifikacji. Jej partnerką do rozgrzewki jest Paula Kania. Obydwie zawodniczki właśnie przyjechały z Fort Walton Beach, gdzie Paula wygrała Debla w parze z Madison Brangle. Marta wczoraj w sobotę dzielnie walczyła w trzysetowym meczu w półfinale. Dojechały tutaj późną nocą. Dalszy ciąg niedzieli, pierwszy dzień kwalifikacji do turnieju w Clearwater. Magda Linette już jest po meczu. Nie bardzo rozumiem, dlaczego po meczu jeszcze gra, ale domyślam się, że jest jakiś ważny powód. Zapytamy później albo Magda, albo towarzyszącego jej Kubę Petera, brata Kasi. Odbyłam krótką konsultację z Kubą, więc celem takiego treningu zaraz po meczu jest praca nad tym, co podczas meczu nie wychodziło. Żeby na koniec dnia zawodniczka nie rozmyślała o jak to będzie w następnej rundzie, tylko zakończy dzień w pozytywny sposób. Ja osobiście bym poszła szybko pod prysznic i usiąść gdzieś na wygodnym miejscu, ale nie jestem profesjonalną zawodniczką. Marta rozpoczęła drugiego seta od wygrania swojego podania. Okej, powiedziała mi, że to na tym korcie gra Paula. Widziałam Paulę co prawda godzinę temu, ale ubraną zupełnie inaczej. Sędzia powiedział advantage Kania, więc jestem na dobrym meczu. Tak inaczej zawodniczki wyglądają na korcie, że w sumie nie byłam pewna. Obejrzyjmy przez chwilę. Paula już ma jednego gema dla siebie i w tej chwili jej przewaga. Paula prowadzi 2-0.